I jeszcze nieco o książkach. W lutym Biblioteka poleca książki podróżnicze. Witamy Państwa w serwisie biblioteczno-literackim. Czytam, więc jestem Olga Nowicka. Adrian Gaj. Na początku lutego w Szanowskiej Bibliotece zacumowała łódka pełna nie tylko żeglarskich akcesoriów, ale również książek francuskiego pisarza. Pisarza, który urodził się dokładnie 8 lutego, 185 lat temu. Nad nami powiewa żagiel z napisem Przygoda z Juliuszem Verne, bo właśnie do takiej przygody chcielibyśmy dzisiaj Państwa zaprosić. Świat Juliusza Verne, który dzisiaj może jeszcze chyba inspirować i zachwycać czytelników. Jak myślisz, Adrianie? No, literatura podróżnicza od wieków zachwycała ludzi, a Verne to jest taki wręcz podręcznikowy przykład, tak, literatury podróżniczej, co prawda fikcyjnej w znacznej mierze, no ale bogactwo opisu i przygód najróżniejszych bohaterów, przecież Verne to jest kilkanaście powieści, prawda? Przypomnijmy chociażby takie najbardziej znane tytuły, jak na przykład Ty trzymasz w ręku akurat 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, ale przecież Tajemnicza wyspa, chyba standardowa książka. 80 dni dookoła świata, Tajemnica zamku, Karpaty, Na powietrzna wioska, tych tytułów moglibyśmy jeszcze bez liku wymieniać. W tym miesiącu polecamy nie tylko powieści podróżnicze Juliusza Verne. Dorosły czytelnik z pewnością sięgnie chętnie po reportaże z podróży. A jaką książkę dzisiaj, Adrianie, chciałbyś Ty polecić może dorosłym już czytelnikom, niekoniecznie młodzieży? Zdecydowanie książkę dla dorosłych, książkę Wojciecha Tochmana Córeńka. Książkę niezwykłą, bo Tochman jest jednym z najwybitniejszych polskich reportażystów, reporterów, a wiele w tej książce fikcji literackiej. To opowieść o Beacie Pawlak, reporterce Gazety Wyborczej, która zginęła w zamachu na Bali. Przeszło 11 lat temu. Wojciech Tochman i przyjaciel z redakcji podąża jej śladami. Jedna z ciekawszych książek ostatniego dziesięciolecia, moim zdaniem, wydana w Polsce. Stąd też serdecznie polecamy. Jest dostępna u nas w bibliotece, zresztą trzymam egzemplarz z naszej biblioteki. Widać, że często czytana. Co cieszy? Czy jest jakiś wspólny mianownik, jak myślisz, Adrianie, który spinałby naszych dwóch dzisiejszych autorów, czyli Verne i Tochmana? No, przede wszystkim podróż, motyw podróży i to, że wszystkie te książki dzieją się w egzotycznych krajach, bo u Tochmana jest to wyspa Bali, Indonezja, no a u Verne w zależności od książki, tak, najróżniejsze, często dzikie, nieznane tereny. Ja znalazłam jeszcze dodatkowo cytat właśnie z Wojciecha Tochmana, który myślę, że właśnie bardzo ładnie zepnie nam tą dzisiejszą tematykę. Wojciech Tochman powiedział: mam tyle siły, ile ma każdy przeciętny człowiek, a moi bohaterowie, choć zwyczajni, są ludźmi niezwykłymi, mają ponadludzką siłę. Jak to w powieściach Juliusza Verne i Wojciecha Tochmana. Głównie reportaża. Głównie reportaża. Powieści tak. Nie popełniał. Polecamy serdecznie.